Uważajmy wchodząc do lasu. Na terenach leśnych w naszym województwie stwierdzono przypadki zarażenia zwierząt wirusem wścieklizny. Rzeczywiście na terenach naszego nadleśnictwa i okolicznych stwierdzono przypadki wścieklizny u dwóch nietoperzy. W związku z tym jest konieczność podjęcia środków, działań, żeby ten problem troszkę opanować. Pomorski lekarz weterynarii podjął decyzję o szczepieniu zwierząt. Odbywa się to za pomocą tak zwanych nalotów lotniczych, z których zrzuca się specjalne szczepionki dla zwierząt leśnych, zwłaszcza lisów. Owej szczepionki pod żadnym pozorem nie można podnosić. Bardzo chciałbym zaapelować o to, żeby tego typu szczepionek nie dotykać, ponieważ lisy i inne zwierzęta wyczuwają inny zapach i nie podejmą tego środka aktywnego. Istotne jest, żeby w okresie najbliższych 3 tygodni nie wprowadzać zwierząt domowych do lasu. Chciałbym zaapelować również o to, żeby psy, koty, inne zwierzęta domowe, szczególnie w tym okresie, nie pamiętały się po lesie, w związku z tym, że ta szczepionka przeznaczona jest dla zwierząt dziko żyjących. Chcę też przestrzec przed zwierzętami, które mogą posiadać taką chorobę. Takie zwierzęta bardzo często zbliżają się do ludzi, nie przejawiają żadnej agresji. Ludzie często nieświadomi potrafią podejść, głaskać, a ta choroba przenosi się również przez kontakt ze skórą, śliny. Wścieklizna jest bardzo niebezpieczna, może doprowadzić nawet do śmierci. Na terenie powiatu wejherowskiego stwierdzono wściekliznę w 2 przypadkach nietoperzy.